No, artefakt w rozumieniu zespołów produktowych to jest coś namacalnego. No i persona oraz archetyp, o czym też była moja prelekcja, właśnie no tym jest, czyli mamy w jednym miejscu skumulowane wiele potrzeb użytkowników, wiele wartości, dla których oni przychodzą, więc to de facto no, można to bez problemu nazwać artefaktem. Znaczy, cóż, to, że jest popularne, to i dobrze, i źle, bo dobrze, bo myślimy o tych potrzebach, przynajmniej w teorii, no w praktyce wygląda to różnie, czyli bardzo wiele różnych osób o tym mówi, marketingowcy, sprzedażowcy, UX-owcy oraz mnóstwo osób, bo właściwie więcej się o tym mówi niż ich rzeczywiście używa. No i jeżeli mamy coś, co rzeczywiście jest popularne, no to robi to wiele osób. Jak robi to wiele osób, to powstają błędy. Jak powstają błędy, to uczą tego kolejne osoby. No i przez to jest takie przeświadczenie, że taki artefakt nie może zadziałać. A to nie jest prawda. Prawda jest taka, że jeżeli persony u kogoś nie działają w firmie, to znaczy, że ma złe persony, a nie, że samo to narzędzie jest złe. Więc to taka jest różnica, więc patrzmy na potrzeby, ale no we właściwy sposób. Największe problemy, jakie występują w tworzeniu person, no to przede wszystkim takie podejście templatkowe, ja bym to nazwał, czyli mnóstwo agencji, nie agencji umieszcza te template'y, mówiąc ładnie po starosłowiańsku, dzięki czemu można je uzupełnić i korzystać. No ale w praktyce te wzory nie są dostosowane do naszego biznesu, przez co mimo, że powinniśmy odkrywać te potrzeby, to dostosowujemy się do czegoś, co zostało już zrobione przez kogoś, jest w cudzysłowie uniwersalne. No i to jest jakby najważniejszy błąd i największy błąd, no bo jeżeli dopasowujemy się do czegoś, co nie jest dla nas, no to nie ma prawa zaistnieć. Więc to, jak powinniśmy z tym działać, to przede wszystkim wyjść od badania interesariuszy, zrozumienia, co oni potrzebują, czyli co potrzebują product designerzy, product managerzy, marketingowcy, programiści czy projektanci, a następnie na podstawie tego tworzyć samemu jakiś wzór, dzięki któremu będziemy wiedzieć, co my musimy dostarczyć, żeby to przyniosło wartość organizacji. I wtedy dopiero do tego dobrać odpowiednie narzędzia, metody badawcze i zaprojektować czy to persony, czy archetypy, no bo oba w odpowiednim wydaniu i w odpowiednich firmach mogą mieć zastosowanie, choć oczywiście ja jestem zwolennikiem archetypów. Tak jak wspominałem właśnie, ja jestem zwolennikiem archetypów, to można powiedzieć jest trochę level up nad personami, ponieważ nie skupiają się na danych demograficznych, skupiają się na zachowaniach. No bo wiecie, to jest tak, że jeżeli mamy na przykład gracza, sprzedajemy sprzęt komputerowy i zrobimy sobie archetyp gracza, to nie ma znaczenia, czy ten gość ma 25 lat, czy 37, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, bo dla nich liczą się podobne rzeczy, czyli można iść trochę stereotypowo, choć to wcale nie stereotyp, że fajnie jak się świeci, bo gracze zwracają uwagę na wygląd sprzętu, ale będą dla nich liczyć się odpowiednie części komputera. My możemy tu ubrać odpowiednią komunikację i odpowiednio umieścić na stronie, dostosować tą komunikację do nich. A z drugiej strony możemy mieć archetyp biurowca, nazwijmy to, czyli osoby, która potrzebuje cisnąć gdzieś papierkowe, wordowe pliki i dla nich wydanie dodatkowych 3000 na kartę graficzną jest totalnie bez sensu, więc oni będą skupiali się na czymś innym, na przykład, nie wiem, przy notebooku może być to długość pracy na baterii i zrozumienie tego sprawia, że możemy dostosować nasze produkty, komunikację zarówno offline'owo, jak i online'owo. I tutaj ten wiek jest drugorzędny, te dane demograficzne są drugorzędne, o ile nie powiedzieć, że po prostu zbędne.